Kiedykolwiek spotykam się z ludźmi i kiedy rozmawiamy na temat chrześcijaństwa, wtedy zawsze stawiane jest mi pytanie, pastorze, ale jak to działa? W jaki sposób? Stąd pojawił się pomysł, abyśmy nasze spotkania, drodzy, często koncentrowali na pytaniu jak. Czy chrześcijaństwo w ogóle działa, czy jest tylko fantastyczną teorią, do której możemy sięgać? To pytanie także postawiłem sobie, kiedy zastanawiałem się, jak powinienem mówić w tych naszych krótkich, kilkuminutowych spotkaniach, które po prostu wykorzystuję, aby przekazać Wam najważniejsze prawdy. Pozwólcie, że dzisiaj rozpoczniemy spotkania, które zatytułowałem, jakie słowa powinniśmy kierować wzajem do siebie jako chrześcijanie. Wszyscy zapewne, którzy wzięli już Biblię do rąk kiedyś i czytali z niej różne fantastyczne teksty, wiedzą, że księga przypowieści Salomona zawiera mnóstwo niesamowitych rad. To tam znajduje się znany tekst w 25 rozdziale, który mówi, że słowo do rzeczy powiedziane jest jak złote jabłko podane na srebrnych czaszach. Jak to z nami jest faktycznie? Jakie powinny być słowa, które do siebie kierujemy? Faktycznie to, o czym mówię w tej chwili, decyduje o tym, jaki mamy świat chrześcijański. Czy jest to świat pewnych teoretyków, którzy wzięli do rąk pismo święte i mądrze wnioskują, układając definicję życia, czy jest to świat po prostu ludzi, którzy próbują czegoś, doświadczają i zauważają, że nie mogąc zrobić samemu nic, nagle doświadczają Bożej mocy i Bożego wpływu. Pozwólcie, że chciałbym w tej chwili skierować Waszą uwagę właśnie na wspomnianą księgę przypowieści Salomona. Tam w rozdziale 17 znalazłem przepiękny tekst, który brzmi tak, tekst 22. Wesołe serce jest najlepszym lekarstwem, lecz przygnębiony duch wysusza ciało. I tutaj stoimy przed pierwszą radą. Słowo Boże jasno wskazuje na to, że nasze słowa powinny być pełne radości, pełne uśmiechu. Ktoś kiedyś, wiele, wiele lat temu, przypominam sobie, powiedział do mnie, że chrześcijanie robią na nim wrażenie ludzi, którzy mają twarz konia. Długą, poważną, nigdy nie uśmiechniętą. Ale Słowo Boże uczy mnie zupełnie czegoś innego. Próbowaliście sobie wyobrazić Jezusa, który chodził po ziemi i który miał coś w swoich oczach który zawsze za każdym razem dzielił się jakąś radością uśmiechem. To było powodem, że ludzie, którzy szli za Nim, byli pociągani jakimś nieokreślonym magnesem, byli pociągani czymś, co fascynowało ich, chcieli słuchać. A przecież Jezus dzielił się teorią, która dotyczyła ich codzienności, tak jak słowa, które wypowiadamy. Zresztą jeśli mówię o słowach radosnych, to mówię, drodzy, o słowach, które potrzebne nam są na co dzień. Żyjemy w smutnym czasie. Nasze życie jest przepełnione różnych, różnymi doświadczeniami, różnego rodzaju, doświadczeniami, które nas gnębią, które powodują, że rzeczywiście zasmuceni przychodzicie często do mnie i mówicie, pastorze, to nie działa. Jak to może działać naprawdę? Myślicie, że w moim życiu. Doświadczałem tylko wzlotów, które wznosiły mnie gdzieś daleko, w, na obłokach. Faktycznie doświadczałem tego samego. Czasami zastanawiałem się, przecież pomodliłem się już, przecież rozmawiałem z Panem Bogiem, to dlaczego to nie działa? A może dlatego, że zauważałem u Jezusa być może smutną twarz, bo i taką miał Jezus, kiedy stykał się z faryzeuszami którzy głusi pozostawali na wszystko. Być może pamiętałem o Jezusie, który dokonał wielkich rzeczy i rzeczy te robiły dla mnie wrażenie tak potężnych i nieosiągniętych, nieosiągalnych, że pomyślałem to wszystko jest zbyt dalekie. Ale kiedy zauważyłam Jezusa uśmiechniętego. Jezusa, który być może biorąc dzieci na swoje kolana, łaskotał je trochę, a te buchały śmiechem, i z radością lgnęły do niego, pomyślałem wtedy: a może właśnie moje chrześcijaństwo winno być chrześcijaństwem takiej radości. Słowa radosne są czymś niezwykle ważnym. Ale drodzy, pozwólcie dzisiaj jeszcze na jedne słowa, o których chciałbym Wam powiedzieć. Tym razem chciałbym zaprosić Was do Waszej uwagi, yy, którą skieruję na drugi list apostoła Pawła do Koryntian. Tam w pierwszym rozdziale, w trzecim i czwartym wierszu, apostoł Paweł mówi także o tym, jakimi powinniśmy być i jakich słów potrzebujemy na co dzień. Posłuchajcie, bo zdanie jest fantastyczne, a ja faktycznie delektuję się Pawłową retoryką, która pojawia się w tych tekstach. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy który pociesza nas we wszelkim utrapieniu naszym, abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką nas samych Bóg pociesza. Zauważyliście zabawę słowną, jaką apostoł tutaj uprawia, ale jest to fantastyczne. Sprowadzając to do prostego określenia, Paweł mówi tak: jeśli doświadczyłeś pociechy ze strony Słowa Bożego, w takim razie spróbuj tą pociechą, która pocieszyła Ciebie, pocieszać innych. Potrzebujemy słów pocieszenia. Zdaliście sobie sprawę z tego, że znów wrócę do tej naszej szarej codzienności. Zasmuceni niekoniecznie pogrążeniu chorobą czy smutkiem po śmierci kogoś bliskiego. Potrzebujemy pocieszenia. Potrzebujemy czasami tego Bożego poklepania po ramieniu, które będzie mówiło w prosty sposób: Słuchaj, dasz rady, ja jestem z tobą. Nie przejmuj się niczym, jestem gotów cię wspierać i prowadzić. Spróbuj skierować swoją uwagę tylko na mnie, a wtedy zobaczysz, że to działa. Bo chrześcijaństwo faktycznie sprowadza się do słów. Wielu słów, które wypowiadamy, do siebie wzajem, które wypowiadamy wertykalnie, pionowo, w kierunku Boga, do słów, które są nam potrzebne, aby nas budowały i prowadziły. I to jest dokładnie to, o czym zaczynając nasze odpowiedzi na pytanie: jak możemy uchwycić i z wielkim zadowoleniem pomyśleć: Boże, a może właśnie tego mi potrzeba? umiejętności wypowiadania słów radości i pocieszenia dla innych, bo to odzajemnią w moim kierunku i chrześcijaństwo nabierze kolorów, może różowych. Boże uczyń coś, abym doświadczał tego więcej i lepiej. Proście Boga w taki sposób. On na pewno odpowie: Wiem że tak będzie. Zatem życzę, spróbujmy.